Chcesz się zabawić, ale nie wiesz jak? Zobacz nasz nowy film z oryginalnymi pomysłami zabawnych żartów. Miękki odstresowacz z balonu? Robiliśmy podobne wideo z gniotkami, ale teraz zrobimy je jadalne. Przepłukujemy balon w ciepłej wodzie, aby zmyć talk. Wywracamy go i jeszcze raz płuczemy. Teraz zajmiemy się nadzieniem. Roztapiamy pianki w kuchence mikrofalowej. Mieszamy drewnianym patyczkiem. Dodajemy równe części skrobi i cukru pudru. Mieszamy pianki, dopóki nie przestaną lepić się do rąk. Dodajemy barwnik spożywczy. Wzięliśmy czarny żelowy. Odcinamy górną część małej plastikowej butelki. Naciągamy balon na szyjkę. Wkładamy przez lejek nasz idealny glut. Zawiązujemy balon na supę. Malujemy buzię markerem permanentnym. Ugniatam w rękach odstresowacz i obserwuję, jak zmienia się namalowana minka w zależności od tego, jak ściskam ją w rękach. Przyjaciółka też zainteresowała się rozciąganiem buzi. Czas zrobić jej małą niespodziankę. Rozcinam balon, oderwam kawałek czarnego wypełniacza i na oczach zdumionej koleżanki jem go. Ona jest w szoku. Czarny wypełniacz wygląda zupełnie nieapetycznie. Jak mogę to jeść? Podejrzliwie wącha kawałek ciemnej masy i decyduje się spróbować. Słodka masa ze smakiem ulubionych pianek marshmallow. Okazuje się, że jest to ulubiony przysmak. Smaczny atrament z długopisu? Nic się nie pomylili? Cicho, nie ujawniajmy sekretu przed czasem. Wyjmujemy wkład z długopisu. Wyjmujemy końcówkę z rurki. Wydmuchujemy atrament, nie będziemy go potrzebować. Do pojemnika z czerwonym barwnikiem spożywczym dodajemy mleko skondensowane. Mieszamy drewnianym patyczkiem. Nabieramy mieszankę do strzykawki. Napełniamy wkład nowym jadalnym atramentem. Kładamy wkład. Zbieramy długopis. Przyjaciółka poprosiła o pomoc z odrabianiem lekcji. Cóż, jak mogę odmówić? Ale żeby nie było nudno, robię jej kawał za pomocą specjalnych przyborów piśmienniczych. Koryguję jej ćwiczenie swoim niezwykłym czerwonym długopisem. Tak ona się upewni, że długopis jest prawdziwy, świetnie pisze. A teraz czas na pranka. Jakby przy okazji wyjmuje wkład i próbuje atrament. Jest pyszny. Koleżanka ma jadalny atrament. Poczęstuje ją pysznymi pineskami. Odrywamy nieduży kawałek kolorowej masy cukrowej. Formujemy pineski. Imitujemy plastikową część. Robimy pineski w dwóch kontrastowych kolorach. W środku robimy otwór. Z szarej masy cukrowej lub pozostałości naszych kolorowych pianek formujemy ostrze. Pozostawiamy do zastygnięcia. Pokrywamy barwnikiem spożywczym perłowym. Zanurzamy końcówkę w wodzie. Wstawiamy otwór w pinesce. Tak słodka igła przyklei się do masy cukrowej. Moje smaczne pineski leżą w pudełku od zwykłych i wyglądają bardzo naturalnie. Wyjmuję jedną i udaję, że chcę ukłuć przyjaciółkę. Ona oczywiście usuwa rękę. Wtedy pokazuję, że to wcale nie boli, a potem kładę pineskę do ust i powoli żuję. Koleżanka myśli, że zwariowałam. Jeść pineski? Tego już za wiele. Proponuję jej drugą, a kiedy ona odmawia, jem na jej oczach. Jeszcze można udawać, że z trudem połykasz pineskę. To sprawia szczególne wrażenie. W końcu postanawia dowiedzieć się, co to jest. Dokładnie bada pineskę, a potem decyduje się ją rozgryźć. I kiedy jej to się bez trudu udaje, rozumie, że po raz kolejny nabrałam ją. Lubisz bawić się z kulkami Orbis? Pokaż koleżance tą wesołą zabawę. Zrób jej kawał z pomocą całego plecaka przeźroczystych żelowych kulek. Przygotowujemy bardzo wiele kulek Orbis. Do tego trzeba je przez 4 do 6 godzin moczyć w wodzie. Teraz popracujemy nad plecakiem. Trzeba go zamknąć od wewnątrz, aby nie zamoczyć. Najpierw mocujemy taśmą dwustronną. Mocujemy po jednym pasku na górze z przeciwnych stron. Odcinamy uchwyty od torebki foliowej. Wkładamy torebkę w plecak, mocujemy taśmą. Kulki Orbis wsypujemy do innej pojemności, uprzednio zlewając nadmiar wody. Są takie piękne i przyjemne w dotyku, że śmiało można używać je jako odstresowacza. Ponadto są one zupełnie nieszkodliwe, więc z nimi mogą bawić się nawet dzieci. Napełniamy plecak zabawnymi kulkami. Teraz pozostało tylko czekać, kiedy przyjaciółka skorzysta z plecaka. Zrobiła makijaż i stawia lusterko i szminkę do plecaka. Co to jest? Żelowe kulki? Nawet wiem, czyje to sztuczki.
furki są takie przeźroczyste i śliskie. Zrobimy zawodek, to dalej je rzuci. Te słodkie kulki spodobały mi się, dlatego w rewanżowym pranku użyję ich. Koleżanka postanowiła odpocząć na świeżym powietrzu. Leży na hamaku i drzemie. Cichutko podkradam się i wysypuję kulki prosto na nią. Niespodzianka! Przyjaciółka uwielbia jaskrawe kolory? Zróbmy jej małą sztuczkę. Podłożymy jej paletę, w których wszystkie kolory będą wyblakłe. Pracujemy nad paletą. Malujemy wszystkie oddziały do farb białym gwaszem. Na śnieżno-białej palecie farby są niewidoczne i koleżanka nic nie zauważy, dopóki nie spróbuje mieszać farb. Gdy bierze farbę, na palecie ona momentalnie blednie. Ogląda paletę, ale nic na niej nie widzi. Próbuje ręką, bezskutecznie. I tylko wtedy, gdy robi na nim pociągnięcie mokrym pędzelkiem, zauważa białą farbę. Czy zawsze masz czystą chusteczkę? Przecież wszystko może się zdarzyć, jak na przykład w naszym pranku. Mieszamy żelatynę z cukrem. Zalewamy gorącą wodą. Instrukcję przygotowania galaretki zobacz na opakowaniu żelatyny. Dodajemy zielony barwnik. Mieszamy. Jeśli jest za mało, można dodać więcej. Żeby kolor był bardziej naturalny, dodajemy trochę białego barwnika. Kiedy galaretka trochę stwardnieje, wylewamy ją na grubą chusteczkę. Obrzydlistwo. Składamy chusteczkę. Umieszczamy w zimnym miejscu, aby galaretka lepiej zestygła. Teraz tylko czekamy na odpowiedni moment. A psik! Na zdrowie! Nadszedł czas. Proponuję przyjaciółce chusteczkę z niespodzianką. Ona bierze ją, niczego nie podejrzewając. Stara się rozłożyć. Szkoda, że nie widzi swojej twarzy. Chociaż ja chyba odreagowałabym tak samo. Najciekawsze jest to, że galaretka jest słodka i można ją jeść. Ale ona nie chce. Chcesz wytrzeć ręce? Do tego mamy specjalne chusteczki. Wyjmujemy wilgotną chusteczkę. Przypinamy do niego plastikowego robaka. Piękny. Wkładamy wszystko do paczki. Biorę sobie jedną chusteczkę, ale nie tę, która jest na górze. I szybko uciekam. Koleżanka też chce wytrzeć ręce. Wyciąga chusteczkę i natychmiast zabiera ręce. Nasz robaczek wygląda tak naturalnie. Nawet nie próbuje podnieść go patyczkiem. O mój Boże, co to jest? Ano tak, to mój robaczek. Sama wpadłam w swoją pułapkę. No, ja ci się odwdzięczę. Podłożę specjalną torebkę z rozpuszczalnym cappuccino. Wysypujemy kawę z saszetki. Wysypujemy do środka drobną sól. Można wziąć kwas cytrynowy. Dodajemy kakao w proszku. Zaklejamy torebkę. Koleżanka jest śpiąca. Aby się obudzić, postanowiła napić się kawy. A tu właśnie torebka na stole leży. Zalewę zawartość wrzącą wodą. Kolor nie budzi wątpliwości. Kakao wygląda jak cappuccino. Ale smak? Biedactwo! Ona pomyślała, że ze składem coś jest nie w porządku. Nie będę jej rozczarowywać. Niech myśli, że to wadliwy towar. Mam bardzo niezwykłą gumkę, żeby zrobić kawę koleżance. Patrz, jaka urocza. Ta gumowa gąsienica wygląda zupełnie jak żywa. Świetnie usuwa ślady ołówka. Włożę ją do piórnika. Koleżanka potrzebuje gumki. Niczego nie podejrzewając, otwiera mój piórnik. I od razu odrzucę go na bok. No oczywiście, ona przestraszyła się mojej gąsieniczki. Pokazuję ją, że to wcale nie potwór, a mała gumowa gąsienica, która doskonale radzi sobie z funkcją gumki. Jest zaskoczona i wzdycha z ulgą. Dobrze wiem, jak wyprowadzić ją z równowagi. Pająk, tego ona się boi. Przywiązuję plastikowego pająka na nitkę, jak na pajęczynę. Przerzucam przez gałąź, mogę regulować jego ruch w górę i w dół. Opuszczam nitkę tak, aby pająk opuszczał się przed koleżanką. Reakcja zawsze jest taka sama. Nic nie poradzisz, to arachnofobia. Muszę pędzić. Taki zestaw pranków przygotowaliśmy dzisiaj. Wybieraj te, które podobają ci się najbardziej i rób kawały przyjaciołom. Ale miej się na baczności. Oni też mogą stroić sobie z ciebie żarty. Pisz w komentarzach, jakie pranki były najbardziej śmieszne. Kliknij lubię to, subskrybuj nasz kanał i naciśnij dzwonek. Oglądaj nowe wideo z przyjaciółmi.